Best kompost, informacje praktyczne Cześć, nazywam się Alfred Grant. Ten film Best Fossol opowiada o tym, czym jest kompost, a także o rodzajach kompostów. Możesz także zobaczyć, jakie korzyści płyną ze stosowania kompostów, a także jakie wyzwania możesz napotkać podczas przygotowania kompostu. Na końcu filmu znajdziesz dodatkowe informacje na te tematy. Proszę rozważyć obejrzenie innych filmów bez na temat kompostu i innych tematów związanych ze zdrowiem gleby. Przekompostowana materia organiczna lub PMO to produkt powstały w wyniku mikrobiologicznego rozkładu materii organicznej w warunkach tlenowych. W zależności od metody kompostowania, wielkości, intensywności procesu i materiału wejściowego można wytwarzać szeroki zakres kompostów o różnych właściwościach. Kompost termofilny, zwany także kompostem fermentującym na gorąco, jest najczęściej spotykanym rodzajem kompostu. Może być produkowany w różnych ilościach, od małych pryzm z ręcznym mieszaniem, po napędzany ciągnikiem, lub nawet samobieżne maszyny mieszające na skalę przemysłową. Termofilowy kompost osiąga temperaturę od 60 do 65 stopni Celsjusza przez kilka dni w całej hałdzie. Te temperatury gwarantują zabijanie lub dezaktywację nasion chwastów i patogenów w kompoście. Vermikompostowanie jest najbardziej naturalnym procesem kompostowania. Obejmuje epigeniczne czczownice, takie jak Isenia fetida. Ważne jest, aby w tym procesie nie przekraczać 35 stopni Celsjusza. W przeciwnym razie czczownice mogą zostać zabite. Vermi ma największą bioróżnorodność drobnoustrojów i jest uważany za skuteczny w ograniczeniu niektórych patogenów, ale nie zabija i nie dezaktywuje nasion chwastów. Dlatego w produkcji na większą skalę zaleca się połączenie termofilnego kompostowania i wermikompostowania. W praktyce stosuje się również inne metody kompostowania, takie jak kompostowanie w terenie lub kompostowanie w specjalnych instalacjach. Z definicji kompostowanie odbywa się zawsze pod wpływem tlenu. Dlatego metody wykorzystujące warunki beztlenowe nie są kompostowaniem, lecz metodami fermentacji. Z powodu intensywnej uprawy roli i innych zabiegów argotechnicznych zawartość materii organicznej w naszych glebach dramatycznie spadła w ciągu ostatniego stulecia. Zastosowanie kompostu może znacznie zwiększyć zawartość materii organicznej w glebie. Zmniejszona zawartość materii organicznej w glebie, częste uprawki gleby, pestycydy i nawożenie mineralne doprowadziły do zmniejszenia różnorodności mikrobiologicznej w glebach. Kompost jest nie tylko sposobem na zwiększenie różnorodności drobnoustrojów, ale także źródłem pożywienia i siedliskiem dla drobnoustrojów glebowych. Długotrwałe i ciągłe stosowanie mineralnych składników pokarmowych takich jak azot, fosfor i potas, może spowodować obniżenie żyzności gleby. Kompost zawiera nie tylko kilka podstawowych składników odżywczych, ale także mikroskładniki i pierwiastki ślodowe oraz aktywizuje mikroorganizmy, które są zdolne do uruchomienia trudno dostępnych składników odżywczych z gleby. Różnorodność biologiczna jest głównym atutem przyrody w walce z nadmierną dominacją niektórych gatunków. Jako rolnik i producent możesz korzystać z kompostu, aby przywrócić różnorodność biologiczną gleb i tym samym ograniczyć choroby przenoszone przez glebę. Jakie są główne wyzwania dla produkcji zastosowania kompostu? Kompost a nawet materiały i środki do jego przygotowania nie